6 września zmarł Janusz Morgenstern, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów. Autor arcydzieł takich jak Do widzenia do jutra, Jowita, Trzeba zabić tę miłość. W czerwcu reżyser stawki Większej niż życie, Kolumbów i Polskich dróg odwiedził naszą telewizję i w jednym z ostatnich swoich wywiadów, pełen pogody, opowiadał o tym, jak po latach patrzy na swoje kino. Był współtwórcą Polskiej Szkoły Filmowej. Myśmy byli niesłychanie ambitni i chcieliśmy się wykazać, żeby nabić sobie rękę. Była nas trójka, bo był Andrzej Wajda, oczywiście head, nasz główny, a myśmy podzielili się z Kaziem Kucym i moją cząstką. I okazało się, że jednak te filmy, które myśmy wymyślali wtedy, w tych czasach młodości, były najistotniejsze. Dlatego, że to był ten wielki zapał. To była ta gorąca sprawa. Ja mam ten zwyczaj, że nie oglądam swoich starych filmów. Ja nie chciałem oglądać tych filmów, bo chciałem sobie po prostu w pamięci zachować to, co dla mnie było piękne i co dla mnie było wygodne i wygodne w sensie takim pejoratywnym. Ale to miało duże znaczenie. Traktowałem to jako przeszłość. I nagle się okazało, że dla mnie najbardziej interesującym był film Trzeba zabić tę miłość. Ja na przykład, jak teraz obejrzałem tydzień temu, to było mniej więcej tydzień temu, Jowitę, to byłem zaskoczony. Przedtem jak gdyby ceniłem ten film, ale to nie była ta najwyższa kategoria. I okazało się, że jakiś inny duch. Janusz Morgenstern wciąż tworzył filmy. Miał wiele planów. Ja w tej chwili przygotowuję dwa filmy. Trzeci będzie prawdopodobnie w ciągu paru tygodni, prawdopodobnie okaże się. Ale dwa filmy już są skierowane do produkcji.